Witam. Dzisiejszym tematem będzie ogólnie, co to jest funkcja oraz funkcja liniowa. Przypuśćmy, że mamy dwa zbiory. Zbiór x-ów i zbiór y-ów. Przyporządkowanie elementów zbioru x elementom zbioru y nazywamy funkcją. Nie możemy przyporządkować jednego elementu zbioru x dwóm elementom zbioru y, bo wtedy nie będzie to już funkcja. Natomiast za drugą stronę możemy przyporządkować dwa elementy zbioru y jednemu elementowi zbioru x. I tutaj w tym przypadku ciągle to będzie funkcja. Zbiór x-ów nazywamy dziedziną, a jego elementy argumentami. Natomiast y-ki są to wartości funkcji. Teraz przejdźmy do funkcji liniowej. Funkcję liniową przedstawiamy za pomocą dwóch wzorów. Y równa się ax plus b oraz f od x równa się ax plus b. Są to tak naprawdę dwa równania równoważenia. Nie ma między nimi żadnej różnicy. Y jadowit et f od x jest to samo. F od x tak naprawdę można powiedzieć, że jest to... możemy powiedzieć, że to jest, że funkcja działa na x. Teraz tak, co oznacza w tym wzorze a i b? B jest to miejsce przecięcia się funkcji z osią y. Dokładnie jest to miejsce. Wartość tego punktu w tym przypadku jest to mniej więcej 1,5. Jest to właśnie b. Natomiast a jest to współczynnik kierunkowy funkcji. Od niego zależy tak naprawdę, jak nasza funkcja wygląda. Przypuśćmy, że a jest większe od zera. Wtedy funkcja jest funkcją rosnącą. I wygląda ona mniej więcej w ten sposób. Natomiast jeśli a będzie mniejsze od zera, funkcja będzie funkcją malejącą i będzie wyglądać tak. Możliwe jest też, żeby a było równe 0. Wtedy wzór funkcji można zapisać, uprościć wzór funkcji do tego, ponieważ jeśli x pomnożymy przez 0, nieważne jaki będzie x, zawsze będzie wartość 0. I wtedy jest to funkcja stała przy a równym 0 i wygląda ona tak. Może być też tu, nie ma to żadnego znaczenia. Wszystko zależy od b, w którym miejscu ta funkcja się przetnie. Ok. Teraz... powiemy sobie o miejscu zerowym funkcji. Jak wyznaczyć miejsce zerowe funkcji? Miejsce zerowe, czyli punkt, w którym funkcja przecina się z osią x-ów. Czyli tu. W tym miejscu y będzie równy 0. Wiedząc to, podstawiamy to do wzoru funkcji. Mamy pewien wzór funkcji, taki na przykład. I właśnie w miejsce y wstawiamy 0. Potem po prostu to wszystko rozwiązujemy i wychodzi nam, że x jest równy 3. Czyli miejsce zerowe dla tego wzoru funkcji jest 3. Jest to specjalny wzór, żeby wyznaczyć to miejsce zerowe. X równa się minus b przez a. Jeśli sobie podstawimy te liczby, wszystko ładnie wyjdzie nam również 3. Następną rzeczą jest
Jak wyznaczyć funkcję, znając jedynie dwa punkty funkcji. A więc robimy to następująco. Mamy te dwa punkty, tak? A, który ma współrzędne 2 i 2, czyli jest mniej więcej w tym miejscu, oraz B o współrzędnych 4 i minus 4. Mniej więcej tu. Ta funkcja będzie wyglądała tak. A wzór funkcji wyznaczamy w następujący sposób. Znając współrzędne x-ów i y-ów, piszemy sobie dwa równania funkcji. Robimy z tego układ równań i po prostu podstawiamy te współrzędne do tych równań. Czyli tak pierwsze będzie wyglądało tak. Dodać 2. Drugie to będzie minus 4 równa się a 4. Dodać. Ale przepraszam, pomyliłem. Nie tak. No przecież podstawiam pod x-a. Czyli 2. Dodać p, dodać p. Dobrze. I teraz po prostu to rozwiązujemy ten układ równań. I wyjdzie nam, jaki jest współczynnik kierunkowy a funkcji oraz miejsce przecięcia się tej funkcji z osią y, czyli b. Ostatnią rzeczą, jakie chciałem powiedzieć, jest kiedy funkcje są do siebie równoległe, czy też prostopadłe. Od czego to zależy? A więc dwie różne funkcje liniowe są do siebie równoległe, kiedy mają takie same współczynniki kierunkowe a. W tym przypadku mamy dwie funkcje. Y równa się x z 5 oraz y równa się 3x minus 3. I te funkcje są równoległe, ponieważ mają taki sam współczynnik kierunkowy. Jeśli współczynniki kierunkowe funkcji dwóch są takie same, oznacza to, że funkcje są równoległe. Natomiast kiedy funkcje są prostopadłe? Funkcje są prostopadłe wtedy, kiedy te współczynniki kierunkowe a spełniają równanie a1 równa się minus 1 przez a2. Jak to będzie wyglądać w normalnych równaniach? A więc tak. Weźmy, tak jak wcześniej, jedną z funkcji. Y równa się 3x dodać 5. I teraz funkcją prostopadłą do niej będzie y równa się minus 1 przez 3. Minus 8. Tak naprawdę tutaj współczynnik b przy prostopadłości czy równoległości nie ma znaczenia. Jest to jedynie równoległo, jeśli mówimy o funkcjach równoległych, zmienia to odległość między nimi. Przy funkcjach prostopadłych miejsce przecięcia się tak naprawdę tych funkcji. Ok, to wszystko. Dziękuję bardzo za uwagę. Do usłyszenia.